Witajcie, kolejna odpytajka. Znowu przykład z koniunktywem pluskwamperfekt. To jest przypuszczenie, które dotyczy przeszłości, czyli dotyczy rzeczy, które już były, które już miały miejsce i już dzisiaj nie zmienimy nic, a jednocześnie możemy o tym gdybać. Przykład. Gdyby... Dobra, muszę... Cholera, jak to zrobić? Zrobię wam sytuację. Mamy do kogoś pretensje, że nam czegoś nie powiedział. I pytam, mamy do niego pytanie, pretensje pod tytułem: Warum hast du es mir nicht gesagt? Dlaczego mi tego nie powiedziałeś? Warum hast du es mir nicht gesagt? A tamta osoba się broni: Ich habe es nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Ja tego nie wiedziałem. Dlaczego miałbym ci powiedzieć? Nie widziałem tego. Bo to jest sytuacja dzisiaj, dzieje się ta akcja dzisiaj, ta rozmowa, a dotyczy sprawy z przeszłości, kilka dni, kilka tygodni, miesięcy. I teraz zagadka polega na tym, że macie powiedzieć zdanie: gdybym to wiedział, to bym ci powiedział. W przypuszczeniu, w trybie przypuszczającym, czyli w takim trybie, w którym chcę zaznaczyć, że nie miałem wpływu na to, bo tego nie wiedziałem. Ich habe es nicht gewusst. To są fakty. Gdybym wiedział, to bym ci to powiedział. I teraz zdanie niemieckie fragmentaryczne. Wenn ich es gewusst, puste miejsce, dann, puste miejsce, ich es dir gesagt. Wenn ich es gewusst, dann ich es dir gesagt. Co tam będzie? Würde lub würde hätte lub hätte würde lub hätte. Tam, gdzie są czasowniki posiłkowe. Co tam będzie, słuchajcie? Hätte. Rozumiecie? Ponieważ ta sytuacja jest o przyszłości. Ich habe es nicht gewusst. Ja tego nie wiedziałem. To jest fakt. Gdybym to wiedział, wenn ich es gewusst hätte. Hätte to jest przypuszczenie od habe, dlatego jest hätte. Nie wiem, jak poszło, ale chcę, żebyście to... No, będę to wprowadzał, będę to wam pokazywał, jak to działa. To jest strasznie ważne i chcę, żebyście to znali, jako moi widzowie. Trzymajcie się do kolejnej odpytajki. Hej, cześć!